Jesteśmy dzisiaj w województwie kujawsko-pomorskim koło Radzynia Chełmińskiego w miejscowości Gołębiewo u rolnika Mateusza Tusienia, który prowadzi gospodarstwo rodzinne wraz z przedstawicielem też firmy Korbanek Marcinem Kucą. Marcin, co my tutaj dzisiaj robimy? Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawimy gospodarstwo pana Mateusza, który zakupił u nas ciągnik firmy Arbos. Między innymi, zdaje się. Między innymi, dokładnie, między innymi. Jeden z wielu maszyn, które od nas kupił. Pokrótce przedstawimy, do czego służy ten ciągnik, z czym pracuje, ile ma godzin, spalanie, podstawowe parametry i opinię użytkownika, który przepracował nim już, Mateusz, ile? 82 godziny w tym momencie ma traktor na liczniku, a pracuje u nas gdzieś około 1,5 miesiąca. I głównie do czego jest wykorzystywany? Jest wykorzystywany tak z taką myślą, by zakupiony do paszowozu, przez cały czas jest w sumie z nim złączony. Teraz okazjonalnie w trakcie prac zielonkowych jest wykorzystywany do przetrząsania i grabienia zielonki. Dlaczego wersja w platformie, bez kabiny? No, jest zdecydowanie wygodniejsza na co dzień. Pracuję to w obozie, w budynkach, więc do manewrowania, do wjeżdżania zdecydowanie wygodniejsza. Dodatkowo nie ma szyb. Szyby się nie brudzą, bo to się przy paszowozie zdarza. Kurzy się, trochę nieraz szron zimą, więc to wszystkie problemy. Czyli krótko mówiąc, wjeżdżasz do obory, jak jest niższa temperatura, jest nie ma parowania szyb. Nie ma parowania szyb, nie ma mrożenia. No, teraz ostatnie takie tam były przymrozki, kiedy rano w samochodzie musiałem szyby skrobać, tu nie musiałem. A z takich bardzo szczegółowych pytań, paszowóz? Paszowóz jest z firmy Platin, o pojemności 13 m3, jest z poziomym systemem mieszania, 4 poziome ślimaki. Mieszamy dziennie, w zależności czy dla krów, czy dla jałówek, między 3 a 3,5 tony paszy na jeden wóz. Główną moją obawą, nie ukrywam, 13 metrów, jak usłyszałem i mieliśmy pierwsze rozmowy, nie byłem pewien, czy sprosta zadaniu nasz ciągnik Arbos, 75 koni, więc umówiliśmy się tutaj z panem Mateuszem, że będziemy robić najpierw test maszyny. Jeżeli się sprawdzi, no to krótko mówiąc, zostaje w gospodarstwie. Jak to wyszło? Zdecydowanie tak. No, umówiliśmy się na test, bo ciągnik, no, widać, że wygląda niepozornie, ale do tej pory paszowóz pracował z naszym polskim Ursusem, z 80. Nie było to lekko, ale jakoś dawał radę. Ten ciągnik, o dziwo, ku mojemu zaskoczeniu, jest mocniejszy od naszego Ursusa, od 80. I z paszowozem daje sobie radę nawet lepiej niż poprzedni. Przypomnijmy, że to jest model 3075, który ma 75 koni, czyli teoretycznie mniej niż nasza 80. O te 5 koni, tak? O te 5 koni mniej, ale... No ale tam pewnie 80 już miała swoje lata, tak, i tych koni pewnie było mniej, więcej w lesie zdechło, już. Dokładnie. Z takich szczegółowych pytań, co by mnie jeszcze interesowało, czas mieszania, jak długo jest przygotowana pasza tutaj dla bydła w tym paszowozie? Ogólnie dla krów mlecznych dawka 3,5 tony, do tej pory 80, około 50 minut, zajmowało od momentu odpalenia ciągnika do rozdania paszy. Teraz trochę zajmuje to krócej, chyba nie wiem dlaczego, że może lepiej kręci, czy trzyma lżej. W każdym razie teraz około 40 minut to zajmuje. I do tej pory spalanie, jakie zmierzyłem na jeden wóz w Ursusie, to było nieco ponad 6 litrów. W tym momencie Arbos około 4,5 litra na jeden wóz spalanie tego ciągnika. To pięknie. Obora sztuk dojnych? Obora jest na 70 krów, 60 sztuk dojnych w tym momencie i około, mówię, 3,5 tony paszy dziennie na te krowy. Kto doi krowy? Ojciec, żona, gospodarz? Nie, krów już u nas nikt nie doi, od roku doi robot, także krowy dojone są automatycznie. Nie ma z tym problemu. No, największy problem właśnie był zadawanie paszy, dlatego no przydał się ten nowy ciągnik. Czyli mogę powiedzieć, że tutaj największą robotę w oborze, jeżeli chodzi o wykonywanie ciężkiej pracy, uduj, wykonuje robot. Tak jest. Jak długo robot jest zainstalowany? Robot już jest od roku zainstalowany, już teraz chodzi dobrze, już się tam z nim zgraliśmy, ja się nauczyłem, krowy się nauczyły i... I robot też się was nauczył, tak? Rozumiem. No, zdecydowanie, docieraliśmy się. Kto miał więcej kaprysów i wymagań? Żona, okej. Okay. Żona, bo pomagała mi żona i ona miała więcej problemów. Ja to jestem przyzwyczajony, że jest ciężko i jakoś daliśmy sobie radę. Teraz już są wszyscy zadowoleni. Najważniejsze, że są wszyscy zadowoleni.
Oprócz tych maszyn, o których tutaj żeśmy powiedzieli, paszowóz, co jeszcze w gospodarstwie mamy ciekawego z firmy Korbanek, ale nie tylko, bo z tego co wiem jest też elektryczna ładowarka, tak? Tak. Na co dzień z maszyn, które pracują najczęściej, to są właśnie maszyny, które pracują w oborze. Jest to ciągnik właśnie Arbos i ładowarka elektryczna. Elektryczna z tego powodu, żeby właśnie w codziennej eksploatacji było to trochę taniej. I ona najczęściej pracuje właśnie nad ciągnikiem. Oprócz tego mamy jeszcze z firmy Korbanek, w sumie większość maszyn, mamy ciągniki, mamy i Fenda, i Maseja, i szczepę samozbierającą firmy Bergman, z której też jestem bardzo zadowolony. Bergman jak długo jest w gospodarstwie? Bergman pracuje teraz, trzeci sezon rozpoczyna. Rozpoczyna trzeci sezon, bo przyjechał do nas 2 lata temu, trzeci sezon rozpoczyna. Już w tym roku parę przyczep zrobiłeś, tak? Tak. W tym roku zbieraliśmy już poplon, tam mieszanki gorzowskie i już trochę zbieraliśmy trawy. Dokładnie dzisiaj kosimy kolejną trawę, także będziemy dalej zbierać w ciągłym użytku z przyczepem. I właśnie Arbos też będzie gdzieś tam pracował w polu z przetrząsarką. Tak, no ja tak mówiłem wcześniej, przetrząsarką firmy Fela, też firmy Korbanek. Ale widziałem też, że jest agrisem na podwórku, tak? Tak, do uprawy bezorkowej, bo to teraz jest na topie i to przynosi fajne efekty. Jest agrisem do uprawy bezorkowej, między innymi też skrabiarka firmy Samasz. No to jest potężna maszyna, bo tutaj małej maszyny nie wziąłeś. No nie, bo ja nie lubię pracować, ja lubię jak jest szybko zrobione, nie? Ale tutaj czas poświęcić na dozór w oborze, na ten ogląd, żeby widzieć co się dzieje. Tak, a jeżeli na przykład zbiory zielonki, to jest raz, że trzeba trafić w okno pogodowe, dwa, żeby jak najszybciej to zebrać, żeby ten towar był jednakowej jakości, nie to tam, że rano za suchy, a po południu, kiedy kończę pracę, tam za mokry, nie? Albo odwrotnie. No i jeszcze zdaje się, jest też maszyna żniwna. Tak. I użytkowałem w zeszłym roku, pierwszy rok, kombajn Rostelmasz nowa. Sprawdził się bardzo dobrze, bo kosiliśmy nim i zboża, mamy około 60 hektarów zbóż i kukurydzę. Kukurydzę kosiliśmy na ziarno u siebie, trochę też u okolicznych rolników, około 100 hektarów kukurydzy zebrałem. Taka była pomoc międzysąsiedzka, krótko mówiąc, tak jest. Kombajnem. Czyli około 60 hektarów zbóż i 100 hektarów kukurydzy zebraliśmy kombajnem nowa. To co, odczepiamy maszynę i jedziemy na łąkę. Tak, jedziemy w plener. Jedziemy w plener. A my tymczasem z gospodarstwa zawędrowaliśmy na pole. Co się dzieje? Na polu kosimy i od razu przycząsamy trawy, mieszanka traw z luterną. Będziemy to zbierać dla krów, sianokrzonki. Pojutrze, a dzisiaj kosimy i przycząsamy. Czyli trawa z lucerną, bo mieszanka gorzowska? Mieszanka gorzowska była zbierana około tydzień temu. Pierwsze były próby już i przyczepy i przetrząsarki, grabiarki, także mamy już zakopkowaną. Dzisiaj zbieramy pokos główny, pierwszy pokos mieszanki trawy z lucerną. Jak oceniasz? Pokos w tym roku jest dobry. Nie jest rekordowy, ale jest dobry, nawet bardzo dobry. Bo niskie temperatury, dosyć sporo tych niskich temperatur, ludzie narzekali trochę, tak? Tak, wiosną to nie wyglądało zbyt obiecująco, aczkolwiek to wszystko jakoś trawa nadrobiła. Może drugi pokos za to będzie lepszy. No, jak tylko deszcz pozwoli, to trochę będzie. I Arbos z przetrząsarką, tak? Tak, Arbos z przetrząsarką Fela, Masej z kosiarką, wszystko naraz na polu od razu zajęto. I potem przyczepa? Przyczepa Bergman będzie tutaj zbierać, będziemy zbierać Fendem, no ale to już mówię pojutrze. Pojutrze. I na pryzmę kisimy? Tak, kosimy to w pryzmach. Pierwszy pokos jeszcze w silosie przejazdowym tam ze ścianami, drugi, trzeci tam w pryzmach, bo tyle silosów nie mamy. Zbieramy to w ciągu jednego dnia, możemy zebrać dużą pryzmę, jest dużo taniej niż jedynie w polotach. Ale z tego co widziałem, zapasy są jeszcze solidne, więc biedy nie ma, tak? Na razie póki co biedy nie ma, no ale urosło, trzeba pozbierać. Nie? Jedynie możemy narzekać na to i to powiemy na cenę mleka obecnie, ale optymistycznie trzeba podejść, na pewno się to zmieni na lepsze, tak? Zdecydowanie w tym momencie nam wiele z mleka nie zostaje, ale to też nie ma wtedy problemu, co z tym kasą robić, nie? Bo tak, żeby jeszcze widzom powiedzieć, jak długo prowadzisz produkcję mleczną w gospodarstwie, jak długo się zajmujesz gospodarstwem samodzielnie? Ja samodzielnie zajmuję się od 2019 roku, razem z rodzicami formalnie tak od 2011 roku, a gospodarstwo od kiedy pamiętam, jeszcze od czasów dziadka, także krowy mleczne były od zawsze w gospodarstwie, ja osobiście od 2019 roku.